Dzień dobry. Chciałam Państwa serdecznie przywitać na eliminacjach do pierwszej edycji konkursu Zaśpiewaj ten wiersz. Mam nadzieję i dołożymy wszelkich starań, żeby konkurs ten stał się tradycją. Chciałam najserdeczniej podziękować za to, że Państwo tutaj są. Niektórzy z Was przyjechali z bardzo daleka. I to znaczy dla mnie, że wszystkich tu obecnych łączy pasja. I że wiersze poetów związanych z naszym miastem i z jego historią, Józefa von Eichendorfa, ostatniego niemieckiego romantyka pochowanego w Nysie, Maxa Hermana Neisse, poetę międzywojennego, który uciekał przed reżimem hitlerowskim z Nysy do Berlina, z Berlina do Londynu i tam zmarł, nie doczekawszy końca wojny, oraz wreszcie Jerzego Kozarzewskiego, potomka Norwidów, poetę, który z kolei został skazany przez reżim stalinowski na podwójny wyrok śmierci i któremu Julian Tuwim uratował życie i wyprosił łaskę u prezydenta Bieruta. Wiersze tych poetów, tych trzech tak różnych poetów, musiały Państwa zafascynować, trafić do serca, skoro napisaliście do nich muzykę i skoro chcecie je śpiewać. Bo taki jest sens pisania poezji. Poezja to nie są piękne słowa, to nie jest pisanie pięknych słów. Człowiek pisze dlatego, że coś go do głębi poruszyło, przelewa to na papier, a to, co napisze, służy do poruszania ludzkich serc, myśli, wyobraźni, emocji. I taki też jest sens śpiewania poezji, bo nie chodzi tutaj o to, żeby trafić do ludzkiego ucha, ale również i przede wszystkim o to, żeby trafić do ludzkiego serca. Naczelną ideą i sensem tego konkursu nie jest rozdawanie nagród, a nie otrzymywanie nagród. Najważniejsze jest to, że wiersze te będą dalej żyły, że ożyją w waszych głosach i muzyce, że będziecie je dalej śpiewać przy innych okazjach, że inni ludzie je usłyszą i być może też zaśpiewają te wiersze. Tym bardziej, że chcemy nagrać płytę nie tylko z nagrodzonymi wykonawcami. Adam Mickiewicz w Konradzie Wallenrodzie powiedział: płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało. A ja powiem dzisiaj, niech te wiersze ujdą cało, niech przetrwają w waszych piosenkach.